Masz zajęcie. Ale on do piątej śpi. Słuchaj, do czwartej, do piątej śpi. No to niech by tak było, to nie wiem, czy to tak naprawdę na 100% jest, bo on normalnie śpi, ja wychodzę, zostawiam te drzwi. System, który Putin stworzył, będzie trwał. Wydaje mi się, że tak długo jak baryłka ropy wynosi tyle, ile wynosi, jest piekielnie niestabilna, miało być 80, już niektórzy spekulowali o 100, teraz znowu zjechało do 67, to właśnie dlatego, że cena ropy i gazu jest jednak mimo wszystko... No, jak jest powyżej 35, to jest okej. Okay. Nie, dla nich tak, ale to w tym momencie wiadomo, że to też zaważa jednak Czemu to się mówi rosyjska demokracja? Taka trochę inna. No właśnie, bo ja przypominam czasy jelcynowskie i ministra spraw zagranicznych Rosji, Andrija Kuzeriewa. Swoją drogą, mam kto pamięta, że Rosja miała trzech ministrów spraw zagranicznych od upadku Związku Sowieckiego, obecnie jest trzeci. Demokratyczny jak najbardziej był żywo przeciwny rozszerzeniu NATO. Demokratyczna Rosja jest tak samo neoimperialną Rosją. No bo dla nas historycznie patrząc i biała i czerwona była równie niebezpieczna. Mm-hmm. Pozwolił bolszewikom się przegrupować, żeby rozwalić Denikina, że akurat, nie wiem, kochał bolszewików. Po prostu uważał, że z dwojga złego na jakimś tam etapie ci bolszewicy będą bardziej korzystni, bo dadzą więcej czasu na skonsolidowanie państwa polskiego, a to, że wyszło zło, wyszło, to już inna sprawa. Nie, no to ja wiem, że oni tam się mogli. Odnajdziemy się w tej nowej rzeczywistości bardzo mglistej, jak panowie mówili, Witold Jurasz? Myślę, że tak. My musimy, tylko musimy mieć sprawną dyplomację i musimy mieć możliwie najlepsze relacje z wszystkimi możliwymi miejscami. No właśnie, ja też piluję na karty, zaraz głupie, nie mogę grubej na karty znaleźć. Czy ten kierownik jest chodzą, czy ja nie? Tak długo jak to jest możliwe, drzwi wszędzie otwarte, a rzeczywiście przyłączy się do tego, bo prawa stosunków z Niemcami by się przydały. Wiele fortepianów i otwarte oczy i umysły, żeby nie przegapić swoich szans. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Raczej znak zapytania na końcu niż kropka. Witold Jurasz i Aleksander Kurnowicz byli gośćmi. To było kolejne wydanie magazynu Kontrapunkt. Paweł Lekki, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów i SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. A Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 21. Czas na informacje dnia. Reform wymiaru sprawiedliwości. Tego dotyczyło dzisiejsze wysłuchanie Polski w Europarlamencie. Prezydent Andrzej Duda wręczył doroczne nagrody dla dobra wspólnego. W łotewskim Dynamurgu odbył się koncert niepodległości za naszą i waszą wolność. Paweł Zieliński, Zapraszam.
Przepraszam, bez przedstawicieli naszego rządu w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie Polski. Dotyczyło praworządności i reform wymiaru sprawiedliwości. Polskę miał reprezentować minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale nie pojawił się w Europarlamencie. Krytyczne głosy pod adresem Polski odbierali polscy europosłowie. Na zarzuty o zagrożeniu dla praworządności odpowiadała m.in. europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Sytuacja przedstawiona absolutnie nie odnosi się do realiów, do rzeczywistości. Obecnie sytuacja w Polsce ma się naprawdę bardzo dobrze. To za rządów, na szczęście minionych, koalicji Platformy i PSL-u, byli sędziowie na telefon. To przedstawiciele tamtego rządu, panie komisarzu, poprzedniego rządu, mówili, że polskie państwo istnieje tylko teoretycznie. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił, że ocena komisji nie zmieniła się i nadal uważa, że istnieje systematyczne zagrożenie dla praworządności. Wysłuchanie odbyło się dzień po przekazaniu przez rząd w Warszawie odpowiedzi na temat wykonania postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nakazującego zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym. Frans Timmermans był pytany, co znalazło się w dokumencie polskich władz do Brukseli, wysłanej wczoraj wieczorem. They say they need. Polskie władze mówią, że muszą dokonać zmian w prawie, by realizować środki tymczasowe. Naszym zdaniem i zdaniem Trybunału środki mogą być stosowane bezpośrednio, co oznacza, że przepisy w kontrze do tych środków nie obowiązują. Nie mam w tej chwili nic więcej do dodania. Reforma sądownictwa i praworządności w Polsce będzie tematem najbliższego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich 11 grudnia. Dyskusja odbędzie się w ramach procedury związanej z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Rząd przyjął projekt nowych przepisów dotyczących elektronicznych skierowań oraz list pacjentów oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej. Chory, który otrzyma e-skierowanie, będzie mógł udostępnić klucz lub kod dostępu wybranemu świadczeniodawcy, który dokona wpisu na listę oczekujących na leczenie lub badania. Zmiany dotyczące list oczekujących umożliwią placówkom bardziej elastyczne zarządzanie kolejkami, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Podmiotom leczniczym, że mogą te wizyty, z których ktoś zrezygnował, zaproponować osobom, które miały wizyty umówione w ciągu 7 do 30 dni od tej odwołanej. Zgodnie z projektem NFZ będzie miał obowiązek informowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt objętych tak zwanymi kolejkami centralnymi, na przykład przez wysłanie wiadomości SMS. Pilotaż systemu z pacjentami rozpocznie się od stycznia w wybranych placówkach w Warszawie i Polanicy Zdroju. Prezydent Andrzej Duda wyróżnił osoby i instytucje, które angażują się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Nagrodę dla dobra wspólnego otrzymali w tym roku dziennikarz Krzysztof Stanowski, twórca akcji Dobro Wraca, Caritas Polska za akcję Rodzina Rodzinie, Pomoc Syryjczykom oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w podwarszawskich Laskach. Andrzej Duda podczas wręczania nagród mówił, że społeczeństwo obywatelskie to fundament demokratycznego państwa. Na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, ta aktywność obywatelska jest jednym z absolutnych fundamentów codziennego funkcjonowania społeczeństwa i codziennego funkcjonowania państwa. Chcielibyśmy, żeby tak było i u nas, i trzeba powiedzieć, że coraz więcej jest tej działalności. Coraz więcej jest tej działalności właśnie dla dobra wspólnego, budującej wspólnotę. To państwo właśnie reprezentujecie, te organizacje, instytucje, środowiska. Nagrody dla dobra wspólnego wręczono już po raz trzeci. Aha. Prezydent Andrzej Duda wręczył w tym roku również nagrodę specjalną. Otrzymał ją pośmiertnie Piotr Pawłowski, działacz społeczny, założyciel Fundacji Integracja. W Centrum Kultury Łotewskiej w Dyneburgu odbył się koncert Niepodległości za naszą i waszą wolność. Jest on jednym z elementów uroczystych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecia niepodległości Łotwy. Widzowie zgromadzeni w Centrum Kultury Łotewskiej mieli okazję poznać dramatyczne losy Polaków zmuszonych do osłupu w mundurach zaborców i okupantów. Repertuar koncertu Niepodległości ukazuje dzieje Polaków od czasu wypraw krzyżowych Piastów Śląskich. Jak powiedział Polskiemu Radiu jeden z jego autorów, Jacek Wiejski-Górski, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczpospolitej, koncert został pomyślany tak, aby program w każdym kraju wyglądał inaczej, dlatego w
tatuażem prezentowanym na Łotwie były wątki związane z tym krajem oraz braterstwem polskim. Łotyszczy inne wątki są wysuwane na pierwszy plan, inne chowane, tak żeby w każdym kraju on mógł opowiedzieć o tej relacji Polaków z inną narodowością. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Krystyna Kunicka ze Związku Polaków na Łotwie, tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne łotewskim Polakom. I takie okazje przyczyniają się do umocnienia tych naszych patriotycznych uczuć. Kunicka dodała, że niezwykle ważnym akcentem było też wspólne zaśpiewanie hymnu Łotwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Patronem medialnym koncertu Niepodległości było Polskie Radio. Nocą będzie pochmurno z większymi rozpogodzeniami. Na południu, zachodzie i w centrum będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Zimno, temperatura od minus 3 do 0. Środa pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na południu słabe opady deszczu. No to fajnie, to fajnie. Temperatura od 0 do 3 stopni. Dobra, dobra, dobra. No. A ty w Państwie jesteś w pracy teraz? Wszystko. Wtorek 20 listopada. Aha, i mogę gadać? No, nie pytam. No, no. Mogę gadać, a to będzie bardzo Polskiego Radia 24. Łukasz Sobolewski, dobry wieczór. No dobrze, tak, to nie najkraszy i ja pracuję. W programie m.in. rozmowy ministra obrony narodowej z szefem NATO. No, to do jutra do 19. No możesz tu dzwonić. A te SMS-y, co ja tu piszę, to ty czytasz wszystkie? Wschodnią flankę. Ale tam niektóre są takie długie. Z powodu obywatelskich Parlamentu Europejskiego bez udziału przedstawiciela rządu. Dobra, i tam one się zapisują wszystko, czy już nie blokuje, czy nic, bo tam się to w sprawie KNF Prawo i Sprawiedliwość odrzuca tę możliwość. Sprawa afery KNF-u dotyczy najwyższych szczytów władzy. Nie poprzemy żadnego wniosku o komisję śledczą. Dobra, 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 no zawsze przyjemnie coś się dzieje. Zapraszam, zaczynamy. Program informacyjny Polskiego Radia 24. No widzisz, na znowu. Okej, dobra. Wschodniej flance, podkreśla minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak mówił o tym podczas... Dobrze, tak, dobra, dobra. No. ...mocnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem. No dobrze, no bardzo mi miło, bardzo mi miło. Ja też bardzo lubię wzajemnie. ...została wpisana w plany obronności koordynowane przez Sojusz Północnoatlantycki. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że taka baza wzmocniłaby wschodnią flankę. I tak to jest przyjmowane przez sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wprost powiedział, że cieszy się z każdego projektu, który wzmacnia zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON podkreślał, że Polska oprócz rozmów z Amerykanami będzie także budować własne zdolności obronne i przeznaczać wymagane przez Sojusz pieniądze na obronę. Modernizujemy Wojsko Polskie. Przypominałem o kontraktach dotyczących nowoczesnego uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Mówię także o kolejnej dywizji Wojska Polskiego zlokalizowanej na wschód od Wisły. Kolejna okazja do dyskusji, także kuluarowych, o stałej amerykańskiej bazie w Polsce już za niecałe dwa tygodnie. W Brukseli spotykają się ministrowie spraw zagranicznych NATO. Beata Połomecka, no, Polskie tak jeden tu taki kropel do mnie mówi, że pan ze swoimi odpowiednikami ma przedstawić polskie stanowisko w sprawie europejskich sił obronnych, także wspólnego innego systemu PESCO. Zależy nam na tym, żeby PESCO uzupełniało te zdolności obronne, jakie stworzone zostały w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ja przedstawiałem także polską ocenę, aby w projektach PESCO mogły brać udział również państwa, które nie są w Unii Europejskiej. Mam tu na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone, Belgię. Posmialiśmy się, ja mówię, no ale dobrze, że miało chociaż. A skąd ja tam wiedział, tam to się elementem wspólnego systemu obronnego. O sprawie mówił w Polskim Radiu 24 profesor Romuald Szeremietiew z Akademii Sztuki Wojennej. Zdaniem eksperta PESCO nie jest najlepszy pomysł. PESCO pojawiła się jakaś tendencja, bo jednak i Francja, i Niemcy to są jednak ważni gracze, jeżeli idzie o ten unijny obszar. Jeżeli pojawiła się po ich stronie taka właśnie ochota, żeby coś takiego zrobić, no to znaczy trzeba to potraktować poważnie i znajdujemy się to rzeczywiście w trudnym położeniu. Ale co to, jakiś głupi żart, że oni to lotnisko zamkną, no jak można lotnisko zamknąć? W Unii Europejskiej, Zachodniej Europejskiej, gdy się mówiło, tak, budować taką strukturę wspierającą, działającą w ramach NATO, ale tylko europejską, ale niewiele z tego wyszło. No i teraz wobec tego pojawia się pytanie, tak, dotychczas w Europie bezpieczeństwo gwarantowało NATO. Czyli de facto Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, oczywiście. No i tutaj pojawiły się
wielkie kłopoty, jeżeli idzie o tutaj tę europejską część NATO, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych, obecny prezydent, bardzo domaga się, aby państwa europejskie, które należą do NATO, wywiązały się z obowiązań. Czyli pokosimy ekwiwalenty dokłady finansowe na obronę. Tak, no to jest kwestia tych nie 16%. Jak wiadomo, przyjęliśmy NATO. Taka Warszawa nie może się powstawać o coś dla siebie ekstra niezależnego. I państwa natowskie europejskie tego nie spełniają. No i między innymi Niemcy, czyli między innymi Niemcy. No i w związku z tym prezydent USA ma... Dobra, Stasiu, to miłej kratki. ...korzystacie z tego bezpieczeństwa, to dlaczego nie płacić na własne bezpieczeństwo? Przecież o was tutaj chodzi. No i zdaje się, że przywódcy europejscy wzięli wniosek, że to mają płacić na własne bezpieczeństwo. To zapomnieli sobie we własnym zakresie. W własnym zakresie. No to jest... Dobra, dobra, okej, dobra. ...powiedziałbym tak, koncepcja. Dlaczego? Dlatego, że nawet zjednoczone potencjały militarne Unii Europejskiej. Dobra. Trudno sobie wyobrazić, żeby do tego doszło. Trudno. Nie stanowią, powiedziałbym, wystarczającej siły, aby przeciwstawić się nuklearnemu, jakby nie było mocarstwu, jakim jest Rosja. Już tam tak. Te opowieści, że i Stanów Zjednoczonych pokażemy prawdę, co mnie Rosji. Aha. Tak, że w ogóle tak. Od wszystkich tych potencjałów. Tak, aha, to tam jest. Niemieci prawdzie obstają. Tak, tylko że tam widzisz, te 504, to ja przejdę na drugą stronę, ewentualnie dobrze, ale tam jest 148, i 504 nie ma tam blisko tego hoteliku, ale to rzeczywiście trzeba by było przejść. Tak, to jest duża szkoła. Dobra. Mamy telefony, będziemy w kontakcie. Tutaj Unia sobie zafundowała, no to mogłabym mówić o tym, że jest jakimś potencjałem. Dobrze, dobra. Okej. Ta szkoła taka jest jakaś dziwna, taka prywatna chyba, taka nowoczesna. To, że ten problem relacji między Unią bo jakaś dziwna taka. Aha, to tam gdzieś ta szkoła i ten CPN. No dobrze, już zapamiętam. Można było, nic nie stało na przeszkodzie, aby te elity europejskie, które, jak rozumiem, też dostrzegały kwestie bezpieczeństwa. Dobra, no to o 19. No. Żeby znaleźć rozwiązania. No. Z profesorem Romualdem Szeremietiewem rozmawiał Ryszard Gromadzki. Tak, prowadził się ta liczba, że tak nie zależy, tak naprawdę. Posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego odbyło się ono bez obecności przedstawicieli polskiego rządu. Zaproszenie komisji skorzystał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który nie wystarczył ustępnie. Komisja wysłuchała m.in. opinii polskiego rzecznika praw obywatelskich i przedstawiciela Komisji Weneckiej. Krytycznie wyraził się m.in. o połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, gdy jest możliwość nacisku na prezesów sądów, które są zorganizowane w sposób hierarchiczny. Michał Bittner, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, mówił o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko polskim sędziom. To aby judge wobec czterech sędziów prowadzone są na etapie przygotowawczym postępowania dyscyplinarne za i taki pan, chyba to nawet Ukraińcy, tam bardzo miły, i taka pani, on z tą panią to rozmawiał, ten Dawidek na tył. Uwaga na polityczne zaangażowanie niektórych sędziów. Co zrobić w sytuacji, kiedy sędziowie uczestniczą w demonstracjach politycznych? Jeden z przedstawicieli dyplomacji Austrii, który sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej, zapowiedział, że temat artykułu 7 wobec Polski ma się również pojawić na Radzie do Spraw Ogólnych w Brukseli 11 grudnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Podczas wysłuchania wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans powiedział, że ocena komisji nie zmieniła się i nadal uważa ona, iż istnieje systematyczne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski powiedział zaś w Polskim Radiu 24, że Franz Timmermans nie jest osobą kompetentną, by wcześniej ocenę praworządności w naszym kraju. W rozmowie z Małgorzatą Raczyńską-Weinsberg profesor Karski ocenił, że wiedza Timmermansa o Polsce i jego zainteresowanie naszym krajem pozostawiają wiele do życzenia. I jakby kilkakrotnie potem dopytywał,
przerywałem po takich jego wystąpieniach, o konkretne rzeczy mówiłem. Prostowałem jego wypowiedzi, ścisłości, pytałem jakby o konkretne rzeczy i okazuje się, że on absolutnie nic nie wiedział o Polsce. Mylił urzędy administracyjne sprawowane w sądach z funkcjami sędziowskimi. Nie potrafił zareagować nawet na najprostsze pytania, odpowiadając, wykazywał, że nie wie, na przykład, że myli urząd prezesa sądu z funkcją sędziego. Również, więc tutaj nie ma głębi wiedzy, tutaj nie ma znajomości sprawy, a jednocześnie jest brak jakby woli pogłębienia tej wiedzy, no bo jeśli to jest jedno z podstawowych jego działań, jedna z podstawowych aktywności, bo pozostałe abdykował, no to okazuje się, że wydawałoby się, że powinien po prostu zainteresować się, no wgryźć się w temat. Dodajmy, że Komisja Europejska potwierdziła otrzymanie wyjaśnień z Polski dotyczących zamieszania ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o decyzję wiceprezesu. I nawet dwóch, na apelcie korzystny. ...października, która nakazała zablokowanie przepisów, wstrzymanie nominacji kolejnych sędziów i przywrócenie do pracy tych, którzy po wejściu w życie ustawy zostali odesłani na emeryturę. Odpowiedź z Warszawy do Brukseli została wysłana wczoraj wieczorem, kilka godzin przed upłynięciem terminu na dostarczanie dokumentu. Polski rząd uznał, że wstępna decyzja Trybunału była bezzasadna i że... A no i bardzo dobrze, bo i ta pani zaproponowała, bo to możecie już zostać, bo tam jest, chodzą tak po dziesiąty, dwa chłopaki i one sprzątają. No to więc jak myśmy tam dajęli pokój, to by tam nikt nie sprzątał, wiesz, mieli, wiesz, mniej pracy. Ale bo zajęte jak na święta, ja wie pani zobaczy, iż nie spada akurat, jak to się złożyło, ale to spacerowa to śmiechta. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie, szef klubu PO Sławomir Neumann. Okej, okay. No dobra, no to bardzo fajnie, że się tutaj zgadzali. ...wywodzić się z klubów opozycyjnych. Sprawa afery KNF-u dotyczy najwyższych szczytów władzy i to najważniejsze osoby w państwie, rekomendowane przez Prawo i Sprawiedliwość, są w nią zamieszane. Nowe taśmy, które się pojawiają, nowe wątki, na przykład związane z tym, że rodzina szefa koordynatora służb specjalnych jest zatrudniona w instytucji podległej jednemu z bohaterów afery KNF, czyli prezesowi Narodowego Banku Polskiego, pokazuje, że ta władza sama nie jest w stanie się oczyścić. Wniosku o powołanie Komisji Śledczej nie poprze Prawo i Sprawiedliwość, zapowiedziała to rzeczniczka partii, wicemarszałek Beata Mazurek. Nie poprzemy żadnego wniosku o Komisję Śledczej. Słuchaj, i tam trzeba było, ona zrobiła sałatkę, ale zrobiła bez mojej obecności, bo ona nie ma tych pieniędzy dużo. Mamy dzisiaj tak, jak funkcjonowały za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy mieliśmy aferę VAT-owską, kiedy mieliśmy aferę Underworld, to zasadne byłoby powoływanie tej komisji. Póki co te instytucje działają, jeśli się okaże, że nie będą działały, to wtedy będziemy podejmować decyzję. A wczoraj w katowickiej prokuraturze przesłuchiwany był biznesmen Leszek Czarnecki, który w marcu nagrał swoją rozmowę z ówczesnym szefem KNF. Według Leszka Czarneckiego Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych dla poleconego przez szefa KNF prawnika. Tydzień temu Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Jak mówił dziś w programie Trzecim Polskiego Radia Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, rząd nad tą sprawą zareagował zdecydowanie. Minister odrzucił zarzuty, że reakcja na aferę była spóźniona. Pan premier Mateusz Morawiecki był tutaj niezwykle skuteczny. Postawił na nogi, można powiedzieć, wszystkie służby państwa odpowiedzialne za wyjaśnienie tej sprawy, również służby specjalne. Działa prokuratura, śledztwo trwa, działają służby. Wypowiedział się prezes Narodowego Banku Polskiego w tonie uspokajającym i myślę, że trzeba było to powiedzieć, że polski system bankowy jest stabilny i wkłady oszczędnościowe Polaków są bezpieczne. Po przesłuchaniu Leszka Czarneckiego szef Śląskiego Wydziału Prokuratury Wojtowa Sztanda mówił, że świadek złożył bardzo obszerne zeznania i dołączył nośniki informatyczne oraz urządzenia, które mogą posłużyć do weryfikacji wszystkich tych informacji, które były zawarte w zawiadomieniu pełnomocnika. Są to nagrania zarówno dźwięku, jak i obrazu. Będą weryfikowane w specjalistycznych badaniach i czynnościach z udziałem biegłych. A zdaniem ministra w kancelarii premiera Marka Suskiego prokuratura powinna odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Leszek Czarnecki... A tak, to wiem, Kakuzica jest to cała tak wizja. No można tu snuć różne przypuszczenia. Posiedziała i poszła i tyle, no i ten Michał lubi takie, wiesz, bo one mu jedzenie przynoszą, ja mówię, no to wiesz, sałatka, to może głodny będziesz, ja bym musiał kupić makaron i tak dalej, i tak dalej. No, ale... Przypomnijmy, że i KNF, i PFR złożyły zawiadomienie do prokuratury,
gazu prawie nie było. Czarnecki, ale jeszcze ze tymi resztkami tego gazu jakoś to są nasze domysły, dlaczego tego nie zrobić. Dodajmy, że w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę jako wstępną kwalifikację prawną uznano przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Polskie Radio 24. Bez przypomnę, Janka Witka, który robił nerwówkę z powodu patrzyli, czy możesz Kaczyński te papierosy, bo to jeszcze jesteś młody, może ci się uda rzucić te papierosy. No, dlatego Janka Witka. W sprawie jednej nieruchomości został złożony wniosek już dekretowy po terminie. W związku z powyższym powinien podlegać automatycznie odrzuceniu, mimo to został rozpoznany pozytywnie. Dodatkowo mamy tutaj nieruchomość, w sprawie której tradycyjnie już zakupiono prawo do tej nieruchomości za kwotę rażąco niewspółmierną do wartości tej nieruchomości. Wejście w posiadanie tej nieruchomości to była kwota 90 tysięcy złotych. Po raz kolejny trzeba zadać sobie pytanie, kto nie chciałby zrobić takiego interesu. O decyzjach Komisji Weryfikacyjnej mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Gostowski ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Nie wiem, czy celowo przez Komisję tak wygrałeś, tak się ułożył karmelo. Mam też takie przykłady spraw, które pokazują, że Komisja powinna istnieć i nie da się jej zastąpić prokuraturze jakimś działem gronnym. Drugi adres niepodległości 151 bardzo pokazał odgrywce stojącą. Naprawdę dobrym człowiekiem, mianowicie. Bo nawet nie też nie przykład tego, jak jest zarządzane tym i jak postępują zwroty, do końca nie będzie jasne. Ja mówię tutaj Jacku, my tak na tych stołówkach się spotykamy. A więc nie wiem, czy są, no może jeszcze na palcach jednej ręki można bardziej atrakcyjne lokalizacje znaleźć niż stadium Okotów. I też komisja właśnie generalnie. Bardzo ciekawy jest tutaj sposób działania komisji, bo też nie wiadomo do końca co dalej. Tak, jeśli komisja cofa tą decyzję, to potem do rozpatrzenia prezydenta to... Ja czemu nie? Ja lubię rozrywkę, jak to się dzieje. Proszę porządkami są wszystkie, no te zwroty będą dalej się ciągnęły. A to nie jest być może no właśnie taka trochę decyzja na zasadzie, no to teraz sprawdzamy. To właśnie to chciałem powiedzieć, tak coś w celu zasadzki, tak. Ale Zielewski to samo. No, można to tak rozpatrywać, tak jeśli chociaż przy poprzednich sprawach, gdzie komisja podejmowała decyzję, gdzie unieważniała, zarządzała zwroty mnie miasta, to ratusz się odgrażał, że oni jeszcze raz zrobią taki ja nie mam pojęcia. On mówił, że jak już będzie na pieniądze biskupa, że mi da 2000, ja mówię, o już, ja w to uwierzę, no ale milczę 1000. Nie mam pojęcia, czy on tego biskupa coś tam zarobił, bo jak on tam się koło nich kręci, to ja wierzę, że może dostać do tego, może i poprosić coś biskupa nie przyjść. Ale... Można powiedzieć, jak w Soczewce widać problemy Warszawy i polskiego państwa. Dwutni gotowy, tak, na dwutni gotowaliśmy na środku na pokoju. Tak. I tam to takie wywrotne było, trzeba przy tym było siedzieć, uważać. A ten Michał wieczorem stukuje tutaj, było skoczę, ja mi nie rób tego, bo zaraz będzie mi skończyć, nie wyrazić, to się trzeba skończyć. Więc to jest prognostyk, że jednak można walczyć z tą reprywatyzacją w jakiś sposób skutecznie i komisja działa na innym polu, tak na polu administracyjnym, ale być może generalnie uda się kohabitację za czas ochrony Gronkiewicz w walce, uda się już współpracować, to był też modelowy przykład. Patryk Jaki wystąpił generalnie z partii, więc jest człowiekiem niezależnym, też nie widzę przeszkód w tym momencie, aczkolwiek jak wszyscy warszawiacy czekają, to wszyscy wchodzą, a ty za nimi. Taka zaszczęście spadła, właśnie na to wszyscy czekają, teraz nie ma wielkiego halo pani walce z osobą, cywilem zwykłym, prywatnym organem, więc no nie wiem, w jaki sposób teraz będzie próbował odrzucić, tak też ją nie wiem, czy ją będzie stać na tak drogich prawników, jak było stać ją jako prezydent Warszawy. Ale on nie umie przyjść na Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. To jest znany. Ktoś by to zapłacił. Ktoś powiedzieć. Sejmowe Komisje Spraw Zagranicznych i Ustawodawcza skierowały do drugiego czytania poselski projekt ustawy wymuszającej zatrudnienie w MSZ i podległych mu instytucjach współpracowników organów bezpieczeństwa z lat 1944-1950. No ale ile to się treści? Zgodnie z projektem wszyscy pracownicy zatrudnieni
w MSZ i w polskich placówkach dyplomatycznych oraz w jednostkach nadzorowanych przez ministerstwo zagranicznych będą musieli złożyć poświadczenia lustracyjne. Pozwolone pismo może tam się wskazuje urzędowa, a przygotowana przez jej klub nie powinna budzić kontrowersji. Niemniej jednak dla czystości sprawy obrazu MSZ-u, jego pracy, tę zmianę powinniśmy przeprowadzić. Za skierowaniem projektu do drugiego czytania głosowało 26 posłów połączonych komisji, a 3 było przeciw. Wcześniej pozytywne stanowisko w sprawie projektu wyraził wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Wątpliwości dotyczące m.in. konstytucyjności dokumentu podniosło natomiast Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne. Polskie Radio 24. Na Ukrainie trwają blokady dróg prowadzone przez właścicieli nieozwrotnych aut. Sprzeciwiają się oni zamiarom państwa ściągnięcia z nich należnych podatków. Wielu Ukraińców sprowadza z Unii Europejskiej tańsze używane samochody, następnie korzystając z luk prawnych nie przerejestrowuje aut i korzysta z nich nie płacąc cła. Samochody na polskich, litewskich czy słowackich numerach rejestracyjnych to powszechne zjawisko na całej Ukrainie. I nie oznacza ono wzmożonego ruchu turystycznego z krajów Unii, ale proceder unikania płacenia cła. Przez obywateli Ukrainy, władze Ukrainy zapowiadają uregulowanie sytuacji. W związku z tym właściciele nieodsłonionych aut zablokowali kilka krajowych dróg, Taka sytuacja była, wiesz? Kary za unikanie odcelenia auta. Szacuje się, że po ukraińskich drogach jeździ ponad 400 tysięcy aut zarejestrowanych w krajach Unii. Policja likwiduje blokady rafinerii, ale protesty przeciwko zapowiadanym podwyżkom cen paliw nie maleją. Blokowany jest ruch na wielu drogach. Handlowcy skarżą się na fatalne dla ich interesów skutki protestów. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiada, że rząd nie ustąpi i podwyżki, szczególnie cen oleju napędowego, będą utrzymane. W wielu miejscach zdemolowano bramki w punktach pobierania opłat. Według protestujących zniszczenia na autostradach to sprawa grup uległej radykalizacji. Żądania dotyczą już wielu spraw. Policja aresztowała 4 mężczyzn, którzy chcieli wykorzystać protesty żółtyka wizowych, by przeprowadzić atak terrorystyczny. Z kolei należącej na Oceanie Indyjskim, a należącej do Francji, wyspie Reunion, sytuacja stała się tak zapalna, że wprowadzono tam na 3 dni godzinę policyjną. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Komunikacja polskich uchodźców w Rosji z okresu pierwszej wojny tutaj do gadania. Prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego wykazał w plebiscycie książka historyczna roku w kategoriach źródła i wspomnienia. Decyzję dotyczącą kategorii najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku ogłosił przewodniczący jury profesor Antoni Dudek. W kategorii wydawnictwa pewną rolę odegrała rocznica stulecia niepodległości, zwyciężyła książka w opracowaniu... Dobra, to 19 koło tej szkoły, a potem przejdziemy na drugą stronę. No. Światowej świetle dokumentów. Dobra, dobra. Ale ta szkoła to nie jest na rogu już Puławskiej Polecki, nie. Organizatorami plebiscytu książka historyczna roku są Polskie Radio, Telewizja Polska, IPN i Narodowe Centrum Kultury, a Gala Wrażenia Nawrót odbywa się w siedzibie TVP w Warszawie. Blisko, tak? No dobra. Dobra. No. Reklama. Barbara, a co tu tak mokro? Nie mówię, no. Żebralka przeciekałeś kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. O, to będzie najlepiej. To mógł 19 na... No pewnie, po co tam na ulicy? Nie, 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 nie. Ja się w
54 to może tak się nasili. Wniesiemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. No właśnie, dobra. To najlepiej będzie. Niemieckim urzędnikom. Dyskryminowane są rodziny, które nie mają niemieckiego pochodzenia. Z niektórych relacji wynika między innymi, że w nadzorowanych spotkaniach z dziećmi uniemożliwia się rodzicom używanie języka ojczystego. O działalności jugendamtów Małgorzata Raczyńska-Weinsberg rozmawiała z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. Panie ministrze, porozmawiajmy o sprawie jugendamtów, czyli niemieckich instytucji, które zajmują się opieką nad dziećmi, choć niejednokrotnie słowo opieka nijak się ma do tej rzeczywistości. Wielu naszych rodaków donosi, że jugendamty są de facto narzędziem biznesu dla konkretnych ludzi powiązanych często z tą instytucją. Jugendamty, że to są samorządowe, tak? Ministrem rodziny w Niemczech. To była wizyta, która dotyczyła właśnie tego, żeby w jakiś sposób wpłynąć na jugendamty w kontekście różnych dramatów naszych obywateli, o których już wiedziałem. No ale tam się dowiedziałem, że właśnie Ministerstwo Rodziny nie ma zbyt dużego wpływu, bo jugendamty to organizacje samorządowe, rządzą się swoimi prawami. I różnie jest, w zależności od landu, od części Niemiec. Niektóre jugendamty świetnie współpracują z nami, to też dosyć ciekawa informacja. Większość dobrze współpracuje, czy... Nie mogę powiedzieć, czy większość, natomiast, bo zazwyczaj jest tak, że my powinniśmy współpracować z takimi instytucjami za pośrednictwem resortu spraw zagranicznych, czyli poszczególnych placówek dyplomatycznych. Natomiast mamy informację, że zwłaszcza w ostatnich 3 latach no, ta współpraca poprawiła się. Ja to mogę także zaświadczyć, ale są sytuacje także dramatyczne, o których wiemy. Właśnie, panie ministrze, czy można oszacować liczbę tych naszych rodaków pokrzywdzonych przez jugendamty? Nie ma takiej statystyki, dlatego że jugendamty, które na przykład opiekują się dziećmi, młodzieżą, prowadzą statystykę tylko, jaka jest liczba osób, natomiast nie podają narodowości. Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, ile dzieci, na przykład mające obywatelstwo polskie, przebywa w tych instytucjach samorządowych. Nie wiem, czy w ogóle ktoś... A pytam o coś takiego bardzo nietypowego. Czy rzeczywiście otwierają ze zdumieniem oczy urzędnicy jugendamtów w Niemczech, kiedy od 3 lat pan tak aktywnie działa? Bo to wydaje się być sprawą taką nieobecną w przestrzeni publicznej. Być może coś się działo, ale mało słyszeliśmy na ten temat. Raczej o krzywdzie już. Muszę powiedzieć, że zanim nastąpiły rządy dobrej zmiany, naszej zmiany Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, to mogę powiedzieć tak, że w wydziale, który zajmował się tymi sprawami, funkcjonowały 2 osoby. I to też dużo mówi, bo w samych Niemczech jest 800 tysięcy osób, które mają wyłącznie obywatelstwo polskie. W Wielkiej Brytanii 900 tysięcy, w Norwegii 150 tysięcy, w Holandii 170 tysięcy oficjalnie. 2 osoby. Jest nieprawdopodobna rzecz. W tej chwili jest 16 osób, z czego 2 osoby to są prokuratorzy, którzy zajmują się wyłącznie sprawami niemieckimi. Wyłącznie. Pan jako wiceminister też dedykowany do tych spraw, prawda? Tak, nadzoruje ten wydział akurat. On jest częścią całego Departamentu Rodziny dzisiaj, ale są osoby, które konkretnie zajmują się jakimiś państwami. I mówię 2 osoby, jeżeli chodzi o Niemcy. A jak często Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga tym ludziom? To znaczy codziennie, tak, dlatego że jeżeli otrzymujemy informacje, są różne sprawy, bo mogą być sprawy uprowadzeniowe, rzadziej, ale często są to sprawy opiekuńcze, czyli na miejscu, na przykład dochodzi do jakiejś sytuacji trudnej w relacjach między rodzicami i dziecko trzeba umieścić na czas postępowania w rodzinie zastępczej, czy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. I to jest cały problem. Dlaczego? Dlatego, że my jako Polska przyjmujemy, że w tej sytuacji musi być zachowana tożsamość dziecka. Czyli jeżeli dziecko jest obywatelstwa polskiego, ma bliski związek z Polską, to powinno być umieszczone w rodzinie spokrewnionej. Albo spokrewnionej. Tak. Albo w rodzinie zastępczej, gdzie się mówi po polsku. A w Niemczech jednak jest inny system. W ogóle we wszystkich krajach Unii Europejskiej każdy kraj sobie dowolnie reguluje te kwestie. I dlatego wystąpiliśmy o zmianę prawa wspólnotowego. W tej chwili toczą się bardzo trudne rozmowy. Tak. Rozporządzenie
wprowadzenie Bruksela 2 bis to jest moja poprawka, którą zaproponowałem oczywiście z akceptacją pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. To jest poprawka, która mówi o tym, że zawsze musi być tożsamość utrzymana i że w takiej sytuacji, jeżeli mielibyśmy wiedzę na temat takiego dziecka, to możemy interweniować, więc chcemy mieć tę wiedzę. Myśli pan, że macie państwo szansę na sukces? Tak, dlatego, tak? Że część państw, zwłaszcza Europy Środkowej i Wschodniej, już poparło tę naszą propozycję. Bardzo korzystnie się o tym wyrażają kraje, no, przez takie jak Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa w ogóle jest współautorem tej poprawki, nasi przyjaciele z Węgier także, przyjaciele z Łotwy, także Rumunia, Bułgaria, Portugalia chociażby, ale są kraje, o których nie chcę mówić w tej chwili, gdzie uważają, że mają systemy najlepsze. Jak na zamiar się widzi, gdzieś tam na ulicy, gdzie? Panie ministrze, ale czy ta sprawa jugendantów i tej walki o tym odebranie tej pieczy instytucjonalnej nad polskimi dziećmi waży na stosunkach polsko-niemieckich? To jest makaronik, jest to noga. To jest ważna sprawa, bo od wielu lat się mówiło o kwestii jugendantów. Jest noga, jest makaronik, jak nie kupiłeś tego oleju, to trudno. Ale my wiemy, że nie ma niemieckiego. Ale możemy zrobić coś innego, zmienić prawo wspólnotowe. A to będzie oznaczało, że wszystkie kraje członkowskie będą musiały stosować pewien standard. Ale chcę powiedzieć też taką rzecz. Kilkanaście dni temu była delegacja jugendamtów w resorcie spraw zagranicznych. Bardzo dobre spotkanie, żeby przełamać też bariery, żeby zobaczyli polski system instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak to u nas funkcjonuje, czy też rodziny zastępcze jak funkcjonują. Bardzo dobre spotkanie. Właśnie trzeba przełamywać te bariery. Czyli trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać, tak. Zapytam w tym kontekście o taką sprawę. No, trudno się nie odnieść do ostatnich słów europoseł Julii Pitery odnośnie jugendantów. Ona broniła tych instytucji wbrew oczywistym polskim interesom. Jak pan taką postawę ocenia i czemu taka postawa ma służyć? Do czego dążą politycy Platformy Obywatelskiej? Nie potrafię zrozumieć pani poseł Julii Pitery. Muszę powiedzieć, że ona w procesie legislacyjnym, o ile pamiętam, to złożyła swoje poprawki do rezolucji, której autorką była Szwedka w ogóle. To jest szwedzka eurodeputowana z takiej grupy ALDE, która dosyć mocno wypowiadała się na temat Polski swego czasu. Natomiast teraz ta Szwedka pod wpływem petycji, które były kierowane do Parlamentu Europejskiego, zdecydowała się przygotować rezolucję. I pani Julia Pitera, w momencie, kiedy my prowadzimy te trudne rozmowy, o których państwu przed chwilą powiedziałem, pani redaktor. Dotyczy obywateli Polski. Dotyczy obywateli Polski, ona wstaje i właściwie nie było drugiego takiego głosu, tak mocnego, że tak naprawdę komisja... Nie wstaje, nie mówi, tak, tylko czyta. Że czyta, tak, oczywiście, że tak. Komisja Europejska nie powinna tego kontrolować. To jeżeli już miała inne zdanie, no to musi przecież wiedzieć, nie ma siły, żeby nie wiedziała, że pracujemy nad rozporządzeniem Bruksela 2 bis. Takie słowa są bardzo różnie odbierane przez różnych eurodeputowanych. Jeżeli ja jadę do innego ministra, byłem dwa tygodnie temu w Holandii i tłumaczę, na czym polega tożsamość i o co chodzi w tej poprawce rządowi polskiemu, a z drugiej strony pojawia się eurodeputowany Platformy, który dokładnie mówi, to w takich sytuacjach, jeżeli są umieszczane dzieci w pieczy instytucjonalnej, zastępczej, w tym przypadku jugendantach, to właściwie nie ma problemu. No to o czym my rozmawiamy? Ona tam jakieś dane swoje wyciągnęła. Ja proponuję, żeby pani Julia Pitera w ogóle spotkała się z takimi ludźmi, którzy doświadczyli problemów różnych. Bo też nie możemy mówić, pani redaktor, tak, że jugendamty to jest błąd za błędem. Tak nie jest też. No ale dzisiaj to tak jest to w Polsce odbierane. Ja wiem, że tak jest odbierane, ale też należy się uczciwość jakby w tych wszystkich sprawach. Są sytuacje, gdzie gwarantuję państwu, jako słuchaczom pani, że zrobiła pani to samo. Odebrała dziecko czasami kobiecie czy mężczyźnie, bo dobro dziecka tego wymaga. Bo nie może być tak, że dziecko jest pite i inne patologie mają miejsce. Ale są też sytuacje skrajnie niesprawiedliwe, gdzie dzieci są odbierane, a nie powinny być. Nas interesuje jedna rzecz. Dobrze, jeżeli taka decyzja jest, umieścić trzeba dziecko w rodzinie zastępczej, gdzie mówi po polsku. Ale zapytam w takim razie, a jaki list pan dostał od Julii Pitery? No, pani poseł Julia Pitera napisała do mnie, że występuje w
wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, więc jakieś kontruderzenie przygotowuję tutaj w tym zakresie, ale oczywiście my jesteśmy gotowi współpracować. To jeszcze zapytam na koniec, jeśli rozmawiamy już o politykach Platformy Obywatelskiej, to może przypomnijmy też sprawę ze Starogardu Gdańskiego, bo przed 2 laty żona pana Sławomira Neumanna, czołowego polityka Platformy Obywatelskiej, też została odwołana z funkcji dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po tym, jak wychowankowie placówek powiadomili media o znęcaniu się nad nimi przez rodziców zastępczych, a pojawiły się wątpliwości wobec działań samej pani Neumann. Wciąż nie wiadomo, czy szefowa tego PCPR chyba, taki skrót, prawidłowo nadzorowała ośrodki, zwłaszcza, że od lat przyjaźni się z małżeństwem Rzet, prowadzącym rodzinne domy dziecka. To jak pan to wydarzenie ocenia? Nie znam tego przypadku konkretnie, od razu jakby zastrzegam. Może warto się zainteresować, na jakim etapie to jest? Mogę się zainteresować, tak, natomiast powiem jedną rzecz. Niezależnie od tego, kto jaki ma pogląd polityczny, kto jaki ma status społeczny, dobro dziecka musi być przed nas chronione. Nie ma w ogóle tutaj cienia wątpliwości co do tego. I jeżeli ktoś staje przeciwko nam i mówi, że my niepotrzebnie te działania robimy, no to ja mogę powiedzieć, zaświadczyć jako wiceminister zajmujący się tymi sprawami. My musimy to robić. Taka jest nasza rola, takie jest nasze zadanie. Nie dlatego, że ludzie mi dziękują na ulicy za dzieci właśnie, że walczymy o dzieci, tylko dlatego, że nie wyobrażam sobie, że to dobro dziecka może być naruszone. Dzisiaj interweniowałem w sprawie odbioru 4 dzieci w Szczecinku. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć w tym momencie, czy sąd postąpił dobrze, czy nie. Nie oceniam w żadnym razie sądu. Natomiast chcę powiedzieć jedno, jako ministerstwo wszystko zrobimy, żeby pomóc tym dzieciom. Już dzisiaj rozmawiałem z burmistrzem postępującym Szczecinka, wystąpiłem do prokuratury w tej sprawie. Dzisiaj już dobro dziecka dla nas jest bardzo ważne. Dzisiaj plecami do obywatela się nie odwrócimy. Z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem rozmawiała Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, pan nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Zakupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy. Został nieporuszony temat artykułu 7 wobec Polski. Najlepszą publikacją popularno-naukową w plebiscycie Książka Historyczna Roku została Wielka Wojna Polaków Andrzeja Chwalby. Nie cichną spory wewnętrzne o umowę brexitową w kształcie, który forsuje premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Paweł Zieliński, zapraszam. Reforma sądownictwa i praworządność w Polsce to będą tematy najbliższego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich 11 grudnia. Dyskusja odbędzie się w ramach procedury związanej z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Poinformował o tym Filip Bidna, przedstawiciel dyplomacji Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej. Zabrał on głos podczas dzisiejszego wysłuchania Polski przed Komisją Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Nasza prezydencja traktuje te sprawy bardzo poważnie, dlatego kierowała i nadal kieruje dyskusję na posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych przy pełnym poszanowaniu procedury przewidzianej w artykule 7. Mamy nadzieję, że dialog między Komisją Europejską a Polską będzie owocny. Rumunia, która przejmie prezydencję w Radzie Europejskiej od 1 stycznia, zapowiedziała, że sprawę artykułu 7 wobec Polski również będzie traktowała bardzo poważnie. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w najbliższych dniach zostanie skierowany do konsultacji zewnętrznych. Zapowiedziała to w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Projekt ma na celu przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez rozwój działań profilaktycznych oraz udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym krzywdy. Sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Jemenie i potrzebami, jeśli chodzi o pomoc humanitarną w tym kraju, zdominowała spotkanie minister Beaty Kempy i ambasador Jemenu w Polsce Merwat Moyali.
Minister do spraw pomocy humanitarnej mówiła, że pomoc jest wówczas skuteczna, gdy przedstawicielom organizacji pozarządowych udaje się przeniknąć na teren objęty pomocą. W czasie spotkania była także poruszana kwestia zezwoleń dla organizacji pozarządowych działających w Jemenie. Organizacje pozarządowe już mimo skrajnie trudnych warunków, część z nich tej pomocy stara się udzielać. Część potrzebuje wsparcia również naszego dyplomatycznego, ale i również wsparcia finansowego. I dlatego sondowaliśmy kwestie ewentualnych wniosków organizacji pozarządowych do nas, budżetu państwa, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Minister poinformowała, że jeśli chodzi o Jemen, poza działaniami polskiej misji medycznej, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej czy PAHU, Polska w ubiegłym roku wpłaciła 2 miliony złotych na rzecz Światowego Programu Żywnościowego w tym właśnie kraju. Wielka wojna Polaków profesora Andrzeja Chwalby, najlepszą publikacją popularno-naukową w plebiscycie Książka Historyczna Roku. Jury podkreślało, że publikacja wyróżnia się na tle innych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości szerokim ujęciem sytuacji Polaków podczas I wojny światowej. Przewodniczący jury profesor Antoni Dudek zwrócił uwagę, że Wielka Wojna Polaków to przypomnienie wielopoziomowego procesu odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Profesorowi Chwalbie udało się nie tylko w jednym miejscu pomieścić szereg informacji na temat akcji czy działań zbrojnych Polaków i akcji dyplomatycznej polskiej, ale także przedstawić ogromną ilość informacji szczegółowych dotyczących sytuacji społecznej. Moim celem było uporządkowanie wiedzy na temat okresu 1914-18, wyjaśniał profesor Andrzej Chwalba. Jest to książka tylko wyłącznie o tych wielkich. Ona jest książka o tych wszystkich, którzy w swoim przekonaniu może wielkimi nie byli, ale w przekonaniu autora, oni byli wielkimi. Książki Historyczne Roku wybrano już po raz 11. Karol Dermoros, Polskie Radio. A organizatorami konkursu Książka Historyczna Roku są Polskie Radio, Telewizja Polska, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. W Wielkiej Brytanii nie cichną spory wewnętrzne o brexitową umowę w kształcie, który forsuje premier Theresa May. Lider skrzydła eurosceptycznego partii apeluje o szybsze składanie wniosków o uruchomienie głosowania w sprawie wotum nieufności. Nieformalny koalicjant konserwatystów złamał umowę ze stronnictwem Theresa May i nie poparł w Izbie Gmin rządowej ustawy dotyczącej wydatków budżetowych. To od poparcia DUP zależy nieznaczna większość parlamentarna Torysów. DUP to jednak partia z Irlandii Północnej, która uważa, że w sprawie pobrexitowej przyszłości regionu Theresa May zdecydowała się na zbyt daleko idący kompromis. To nie jest oficjalne zerwanie umowy, ale sygnał ostrzegawczy. Skoro rząd złamał fundamentalne porozumienie z nami o braku odgraniczenia Irlandii Północnej od reszty Królestwa, musieliśmy zrobić coś, co pokaże nasze niezadowolenie. Trwa zbieranie wniosków potrzebnych do wszczęcia wewnętrznej procedury wotum nieufności, chociaż z przecieków medialnych wynika, że spływają one wolniej niż chcieliby tego przeciwnicy premier. Bo część polityków partii konserwatywnej chce uderzyć w Theresa May później, w okolicach głosowania parlamentarnego nad umową, czyli 11 grudnia. Arytmetyka parlamentarna sugeruje, na razie, że premier to głosowanie przegra. Tymczasem do Londynu przybyła pierwsza minister Szkocji. W rozmowie z brytyjskimi mediami publicznymi Nicola Sturgeon apeluje. Opozycja musi się zjednoczyć i przeforsować brexitowy plan B. Wspólny rynek, członkostwo w Unii Celnej albo drugie referendum. Tyle, że Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, czyli największej partii opozycyjnej, od referendum woli wybory parlamentarne, a wspólnemu rynkowi mówi nie, bo popiera pomysł, by imigrantom przybywającym tu po brexicie ograniczyć możliwość podejmowania pracy na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Do rana będzie pochmurno, na południu, zachodzie i w centrum będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Temperatura od minus 3 stopni do zera. Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 0 do 3 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zresztą robimy taki test na początku. Powinienem go zdradzać, ale na pewno już trudno powiedziałem. My prosimy narzeczonych, żeby nawzajem się przedstawili. I wtedy bardzo widać, nie tylko czy oni się kochają, ale widać, czy oni się lubią. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie tak łatwo, nie tak oczywiste jest, tak? Wiadomska, tylko prosiliśmy tych narzeczonych, gdzie on by nie był zdrowy. Więc oczywiście fotograf jest naszym gościem. Widać, tym razem było, że on naprawdę świadomie swojej relacji. Dzień dobry, ja witam serdecznie. Nie chcę, żeby Państwo teraz pomyśleli, że to jest takie rozmydzone i w ogóle przejdanie. Fotograf National Geographic, dobrze policzyła? Podejrzewam, że to doświadczenie, o którym wspomniał, oficjalnie
No, to jednak ta współpraca jest już dekalog, jak na się to robi. Ty jesteś fotografem kojarzonym z dokumentem. Kojarzonym z reportażem, ale jak myślę o Marcinie Zaborowskim, proszę Państwa, to przede wszystkim myślę o ludziach prześladowanych, o ludziach wykluczonych, bo tak się złożyło w Twoim zawodowym życiu fotografa, że tego rodzaju projekty gdzieś Cię mocno pociągnęły. Z tymi projektami, z takimi tematami pracujesz. Takie tematy pojawiają się na Twoich wystawach, zdobywają nagrody, publikacje zagraniczne, między innymi w The Guardian. Jak to jest pracować z takim tematem, tak bardzo trudnym, mimo wszystko wrażliwym, jakim są ludzie w cierpieniu? To szczerze mówiąc, nie czuję się ekspertem też, żeby ludzie mówią, mówić, jak to jest, bo sobie pytanie, kim jest. Fakt, że przez ostatnie 5 lat mam ten przywilej fotografowania Rohingjów, czyli mniejszości muzułmańskiej, która zamieszkuje, jest prześladowana od tego. Dla kogo jest to? Aczkolwiek tak naprawdę moja relacja się ekspertem, ponieważ to powoduje, że jest to pewne przebranżowienie z fotografa podróżniczego lata temu, dawno temu. Na fotografa, który dzięki zdjęciom, które wykonuje, chciałem coś opowiedzieć. Więc na pewno po tych ostatnich 5 latach, a szczególności po ostatnim roku, bo byłem świadkiem ekspertów ruchu niż z firmy do Bangladeszu, jest to temat trudny. I to nie tylko dla mnie jako fotografa, ale też dla całej rodziny, no bo jednak jak się wróci z takiego wyjazdu do domu, to zupełnie innej rzeczywistości, to jednak kilka miesięcy, ta adrenalina jeszcze gdzieś tam pulsuje i ja nawet nie jestem świadomy do końca tego, że jestem nieobecny, dopiero później się dowiaduję z rodziny, więc każdy, myślę, że z fotoreporterów, którzy pracują w rejonach konfliktów czy z działań wojennych, a znam ich świetnych fotografów, z nami kilku, to jakby każdy z nas sobie radzi w tym przypadku trochę inaczej, aczkolwiek no, to nie jest to prosty temat. Staram się zachować dystans. Nie zawsze się to udaje, ale no, jest to trudna i bardzo emocjonalna fotografia. Ja przypomnę Państwu, że Marcin rozpoczął w 2013 roku taki projekt, który właściwie chciałam powiedzieć, że trwale chyba już zmierza ku końcowi. Musi nie koncentrować na ludziach głupich, tylko się koncentrować naprawdę na Panu Bogu. To może tak. Także Radio Conchita, pozdrawiamy Państwa, Radio Conchita, dużo jest audycji, ale do rzeczy są informacje, a wiadomości, prawda? Do rzeczy. Thank you.
prawnego. Rodziców, dzisiejszy temat rodziny z niepełnosprawnością rodziców. Nasz gość, dr Błażej Kmieciak. Słuchamy Radio Maryja. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wychowany. Kogo pytamy, skąd? Studonia Maria, ja chciałam się zapytać, jak się ma w sposób prawny, czy prawny, czy to będzie w świetle przepisu prawa cywilnego czy kościelnego, jak się ma na przykład niepełnosprawność intelektualna, ale na bazie na przykład nerwicy, której na przykład jak zawierają młodzi ludzie małżeństwo, to ta nerwica na przykład nie jest ujawniona, ona dopiero z czasem gdzieś wychodzi. Jakieś takie zachowania i jak to się ma do przepisów. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Mario. Dziękuję bardzo. Pani Mario, bardzo dziękuję przede wszystkim za to pytanie. Już tłumaczę. Tak jak powiedziałem, polskie prawo, ja na razie skupię się na kwestii prawa cywilnego, chociaż doskonale wiemy, że mamy przepisy konkordatowe i ślub kościelny, który zawieramy, jest ślubem ważnym też z perspektywy państwowej. Są pewne obowiązki nałożone na księży, którzy de facto w tym wypadku mają pewne zobowiązania urzędowe, ale z perspektywy takiej prawnej wygląda to w ten sposób, że osoba, która ma na przykład jakieś zaburzenia nerwicowe,